Teraz będzie Paweł Piekarczyk i pan Leszek Czajkowski. Miło pana poznać. Pawła poznałem dawno, dawno temu, kiedy w okolicach Lwowa piosenką przekonywał młodych Ukraińców do tego, że polska kultura jest czymś pięknym, wielkim, a komunizm niekoniecznie. No i chociaż Paweł śpiewa świetnie, to jednak, Pawle, jak pamiętasz, nie wszystkich się udało wtedy przekonać. Chociaż pamiętam piękną scenę, Paweł śpiewał piosenkę Jana Pietrzaka, żeby Polska była Polską. I obok mnie siedział Żyd z okolic Doniecka, ukraiński Żyd. I oczy mu błyszczały i śpiewał na całe gardło, żeby Polska była Polską. I przyznam, że było to najpiękniejsze wykonanie, żeby Polska była Polską, jaką kiedykolwiek słyszałem. Kontekst był ważny. Mam nadzieję, że państwo teraz też będziecie mieć dużo dobrych emocji w czasie koncertu pana Leszka i Pawła Leszka Czajkowskiego i Pawła Piekarczyka. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór państwu. Zaśpiewamy państwu kilka piosenek z naszych dwóch programów. Pierwszy być może jest państwu już znany, nosi tytuł Podziemna Armia Powraca, a drugi jest w tej chwili w trakcie tworzenia i poświęcony jest zarówno ludziom Solidarności, jak i można by powiedzieć ludziom niesolidarności i nosi tytuł Zapiski Walki, Zdrady i Zwycięstwa. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem lidera zespołu Contramundum, bo to wspaniałe go, wspaniałe pieśni. A my rozpoczynałem piosenką Pamięć. Żołnierz podziemia niepodległościowego, a kowiec nad albumem w czasach obecnych ogląda zdjęcia, wspomina rok 45, 46. Pamięć ma to do siebie u starszych ludzi, że dużo lepiej sięga okiem w lata dawne niż obecne. Pamięć. Ja wybaczaniu nie jestem przeciw, ale się nie da zmazać na siłę tego, co uczynili Sowieci, a czego ja sam świadkiem byłem. Dość mam mentorów z telewizora, muszę oszczędzać się po zawale. Nie wiem, co jadłem na obiad wczoraj, lecz wojnę pamiętam doskonale. Przez całe życie wracają do mnie czerwonej armii zbrodnie ogromne, ja ich nie zapomnę. Przez całe życie zapomnieć nie mogę walki Sowietów z nami i z Bogiem, naprawdę nie mogę. Ja, prosty żołnierz Armii Krajowej, na szaniec rzucone pokolenie, pamiętam kolbą rozbitą głowę chłopa, co kiedyś dał nam schronienie. Bitwę we wsi pamiętam do dzisiaj, NKWD strzelało z bliska, pamiętam jak trafionego misia martwy chłopiec do piersi przyciskał. Przez całe życie wracają do mnie czerwonej armii zbrodnie ogromne, ja ich nie zapomnę. Przez całe życie zapomnieć nie mogę walki Sowietów z nami i z Bogiem, naprawdę nie mogę. I ta dziewczyna o złotach, włosach złotych, zgwałcona przez bolszewików pięciu, która się powiesiła potem, żyje bez zmarszczek w mojej pamięci. Pamiętam księdza z bliskiej parafii, kiedy dopadli go bolszewicy, Chrystusa wyrzec się nie potrafił, ukrzyżowali go więc w kaplicy. Przez całe życie wracają do mnie czerwonej armii zbrodnie ogromne, ja ich nie zapomnę. Przez całe życie zapomnieć nie mogę walki Sowietów z nami i z Bogiem, naprawdę nie mogę. Ja każdy z 1204 dni w mokotowskiej celi pamiętam, z powtarzającym się konwejerem i podpuszczaniem przez konfidenta. Pamiętam swąd przysmażonej skóry, odgaszonego papierosa i oficera śledczego, który po rusku chlął przy ciężkich ciosach.
Przez całe życie wracają do mnie czerwone armii zbrodni ogromne. Ja ich nie zapomnę. Przez całe życie zapomnieć nie mogę walki Sowietów z nami i z Bogiem naprawdę nie mogę. Ja wybaczaniu nie jestem przeciw, ale się nie da zmazać na siłę tego, co uczynili Sowieci. Dlaczego ja sam świadkiem byłem? Tego, co uczynili Sowieci. Tego, co uczynili Sowieci. Tego, co uczynili Sowieci. Dobra. A pana Sławka to każdy z was zna. Może nie ma na imię Sławek, tylko Michał albo Władek, ale każdy z was zna pana Sławka. Pan Sławek to stworzenie uparte, chronicznie nienawidzi komuchów, bo w PRL-u zaznacza żartem, miał pewną głowę przy pustym brzuchu. Najpierw go wkurzał Gomułka staruch, który rozkazał strzelać w Trójmieście, a gdy Gierkowi pomagał naród, pan Sławek mówił: wy mu nie wierzcie. Sam za to w Solidarność uwierzył, potem pół roku spędził w internie, zaś tymi, co popierali reżim, pan Sławek brzydził się niepomiernie. Po transformacji dłużej chorował, od polityki więc się odsunął. Niebawem zakład mu zbankrutował, w którym pracował, walcząc z komuną. Chociaż nie skakał przez płot i po mas mediach nie gościł, pan Sławek bezsprzecznie to prawdziwy człowiek Solidarności. Teraz pan Sławek, skromny rencista, z uszlachetnioną przez życie twarzą, gdy opowiada o komunistach, zawsze z dziadostwem mu się kojarzą. Pamięta codzienne upodlenie w kolejkach niemal kilometrowych i jeszcze w uszach czuje swędzenie kretyńskiej partyjnej nowomowy. Przeklina Moskwę z tą samą siłą, co w latach, gdy był internowany. U pana Sławka się nie sprawdziło prawo o czasie leczącym rany. Pan Sławek, prostolinijny człowiek, z ruską niewolą niepogodzony, za żadne skarby nigdy nie powie, że stan wojenny miał dobre strony. Chociaż nie skakał przez płot i po mas mediach nie gościł, pan Sławek bezsprzecznie to prawdziwy człowiek Solidarności. Pan Sławek uwielbia Kuklińskiego, stawia w żołnierskiej go awangardzie, a że różnice postaw dostrzega, Kiszczakiem i Jaruzelskim gardzi i broniąc swojego stanowiska w kwestii dla niego oczywistej, pan Sławek umie podać nazwiska zamordowanych przez tamten system. Lecz kiedy wspomnieć o Magdalence i przełomowym okrągłym stole, pan Sławek mówi, krzyżując ręce: na inny temat rozmawiać wolę. O narodzinach wolnego kraju wyraźnie nie chce pan Sławek gadać, wtedy gdzieś spieszyć się ma w zwyczaju. Raz tylko rzucił pod nosem: zdrada. Chociaż nie skakał przez płot i po mas mediach nie gościł, pan Sławek bezsprzecznie to prawdziwy człowiek Solidarności. Takich ludzi miliony pokonały czerwonych. Teraz piosenka z gatunku piosenek rozrywkowych, napisana pod koniec lat 90., wtedy kiedy to Liga Republikańska zgłosiła jakże pożyteczny pomysł pożytecznej akcji zrzucania bolszewików z pomników.
tej chwili, po latach, tę szczytną funkcję kontynuuje Koliber. Miejmy nadzieję, że kiedyś się Polska oczyści, a ja przypomnę piosenkę z tamtych lat. Cokoły na znaną melodię ludową zaprzyjaźnionego nam bratniego ukroju, narodu ukraińskiego. Najkrótsza historia PRL. PRL kłamstwami karmił, o ludowej gwardii armii, choć zmieniły się układy, jeszcze są po ruskich ślady. Hej, 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 cokoły, a niech zdrajce łotry i matowy, goń, goń, goń z pomnika ohydnego bolszewika. Goń, goń z pomnika bolszewika, goń, goń, goń. Po miasteczkach i dzielnicach czasem trafi się tablica, że tu sztab był PPR-u, albo że nocował Bierut. Hej, 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 cokoły, na nich zdrajce łotry matoły, goń, goń, goń z pomnika ohydnego bolszewika. Hej, 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 cokoły, na nich zdrajce łotry i matoły, goń, goń, goń z pomnika bolszewika, goń, goń, goń. Raz w Grodzisku lub w Grudziądzu zobaczyłem szyld z Mosiądzu, że z fornalską gośką słodką konspirował sam Nowotką. Co na imię miał Marceli i gownet Mołojce wzięli, albo to był Bierut Bolek, ja tam wszystkich ich nie wolę. Hej, 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 cokoły, na nich zdrajce łotry matoły, goń, goń, goń z pomnika ohydnego bolszewika. Hej, 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 cokoły, na nich zdrajce łotry matoły, goń, goń, goń z pomnika bolszewika, goń, goń, goń. Mówią, że to wspólne dzieje, niezależnie skąd wiatr wieje, a ja się nie będę chamił z moskiewskimi łachudrami. Jest zasadą, jest zasadą oczywistą, by się nie dać komunistom, trzeba strącić do przepaści ich następców wszelkiej maści. A chyba żeśmy strącili, ja nie wiem, tak? A. Prawie, prawie. Hej, 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 cokoły, na nich zdrajce łotry matoły, goń, goń, goń z pomnika. Hej, 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 cokoły, na nich zdrajce łotry matoły, goń, goń, goń z pomnika bolszewika, goń. No, nie spieszmy się może z optymizmem. Jest dobrze, a będzie, zobaczymy jak. Tak, jest jak. Dobrze, ale jeszcze nie jest beznadziejnie. Ale ponieważ rzeczywistość jest taka, że jest różnonastrojowa, w związku z tym po piosence optymistycznej będą dwie piosenki smutne. Rozmowa z katem 1 i rozmowa z katem 2. Bardzo często na uroczystościach wspólnych, zwłaszcza po 90 roku, spotykali się kat i ofiara, czyli ten, co bił i ten, co był bity. Oczywiście z tych rozmów nic nie wynikało, no bo co mogłoby wyniknąć po tylu latach? Niemniej jako zdarzenie socjologiczno-psychologiczne żeśmy to odnotowali w tych dwóch piosenkach.
rozmowa z katem, oczywiście nawiązanie do słynnej powieści Kazimierza Moczarskiego, nie jest przypadkowe. Tak, ci z Państwa, którzy mają starą maturę, proszę powiedzieć tym z Państwa, którzy mają nową maturę, kim był Kazimierz Moczarski, ale rozumiem, że za 4 lata matura już będzie zobowiązywała. I nie zapomnijcie też powiedzieć, kto to był Adolf Hitler, bo też mogą nie wiedzieć. Od wolności zabranej nie ma gorszej rzeczy. Istnieją takie rany, których czas nie wyleczy. Zobaczyłem go pod koniec 90. lat. Podaliśmy sobie dłonie, ja i mój kat. Od ostatniego spotkania minęło wieku pół, więc odrobinę zmieszania każdy na pewno czuł. Po specyficznej szramie łatwo poznałem go. On chłodno patrzył na mnie, wytężał starczy wzrok. To ja, więzień Małek z Teli 23. Tak się zameldowałem, jak kiedyś kazał mi. A on udał zdziwienie i rzekł po krótkiej chwili: to nieporozumienie, pan chyba mnie z kimś myli. Pomyłki co do osoby tutaj nie mogło być. Zresztą ze śledczych kto by tak jak on umiał bić. Zapamiętałem przecież tego, co sadzał mnie na odwróconym taborecie i tłukł całe dnie. To on mi palcem miażdżył w zatrzaskiwanych drzwiach. To on za ciosem każdym udowadniał, co to strach. Lecz najgorszy był ten duży, ciężki stalowy pręt, który mu zawsze służył do odbijania pięt. Ale od drugiej strony proszę problem rozważyć. Ja miałem przełożonych, ja wykonywałem rozkazy. Rozumie pan, że prawa stworzyły podział ról, że jeden miał zadawać, a drugi znosić ból. A przymus na przesłuchaniach to oczywiście był konieczny efekt ścierania przeciwstawnych sił. Tak ubek wizję swoją przedstawiał, wierząc w sens sowieckiego ustroju, sprawcy nieludzkich klęsk. I nijak pojąć nie mógł, kiedy mówiłem mu, że jako strażnik systemu świadomie służył złu. On kaszlał, kręcił głową, cytował Marksa, zatem uznałem za bezcelową dalszą rozmowę z katem. Zostaliśmy po rozmowie na wrogich dwóch biegunach. Ja niepodległościowiec, on zapiekła komuna. I część druga. Inny opozycjonista, późniejszy opozycjonista, spotyka się z późniejszym ubekiem. Z późniejszym ubekiem. Bo to jest wszystko trzecie pokolenie Akowców i trzecie pokolenie Zbeków, to jest wszystko. A rzecz już nie dotyczy czasów powojennych, a czasów bezpośrednio powojennych, a czasów później powojennych, czyli Solidarności i tego, co stało się z jej mitem. Rozmowa z katem, czyli zniszczenie mitu Solidarności. Prawie codziennie w tym samym sklepie spotykam emeryta ubeka. Znać po zakupach biedy nie klepie. Ja go przezornie mijam z daleka. On w okularach i z siwą brodą przed laty bił na komendzie ludzi i lodowatą polewał wodą. Pozawodowo krwią ręce brudził. Wprawdzie z resortu wyleciał dawno. Brzydzę się ciągle, nim daje słowo, ale mnie kiedyś łobuz zagadnął. Może przypadkiem, a może celowo. Ale mnie kiedyś łobuz zagadnął. Może przypadkiem, a może celowo. Z miną znudzonej swą siłą bestii on zastanawiał się nad sałatą, ale przejść łatwo od łatwo
błahych kwestii do zasadniczo twardych tematów. Ja wiem, że pan był solidaruchem ze styropianu i bądźmy szczerzy, myśmy czuwali nad każdym ruchem waszego związku, niech mi pan wierzy. Zna pan zapewne historię Troi. Mówiąc to lewe przymrużył oko. Mieliśmy u was niemało swoich ulokowanych bardzo wysoko. Mieliśmy u was niemało swoich ulokowanych bardzo wysoko. Co za głupoty, serwuje tu mi ów kawał bezpieczniackiego dziada. Więc odpowiadam, upadł komunizm, a Solidarność istnieje nadal. I patrzę na tę gębę czerwoną, która obwieszcza niebe z radości. Choć wtedy was nie unicestwiono, umiera mit Solidarności. Tak okazuje cyniczny bandzior, że znalazł powód do satysfakcji. Ubecy nienawidzili bardzo tej milionowej organizacji. Ubecy nienawidzili bardzo tej milionowej organizacji. To Solidarność zmiotła w zasadzie parszywy ustrój, co stworzył Lenin. I komuniści oddali władzę, nie powieszeni, choć wzbogaceni. To Solidarność była w istocie walki o niepodległość symbolem, a dziś przy postkomuny rechocie reliktem jest dla młodych pokoleń. Przykre, że nie ma teraz szacunku takiego jak żołnierze wyklęci. Mało kto broni jej wizerunku, ten proces trzeba szybko odkręcić. Mało kto broni jej wizerunku, ten proces trzeba szybko odkręcić. Bo będzie nam naprawdę wstyd, jeśli umrze Solidarności mit. Jak mówiłem, program, który przygotowujemy, noszący tytuł Zapiski walki, zdrady i zwycięstwa, jest o ludziach Solidarności i o ludziach niesolidarności. Czyli taki... o ludziach antysolidarności. Tak. A teraz piosenkę o kapusiu. Ale kapusiu komunistycznym, obrzydliwej postaci. Państwo się zorientują. Orientują się oczywiście. Ale państwa, jakże... Ci z Państwa, którzy mają starą maturę, proszę wytłumaczyć tę piosenkę. I mają dobrą pamięć, natomiast tym, którzy mają nową maturę. Przy dzisiejszej uroczystości poświęconej jakże bohaterskiemu człowiekowi, właśnie przypomnienie postaw zupełnie odwrotnych, jakże nikczemnych, jest też chyba na miejscu, bo tacy ludzie byli i dobrze się mieli później przez trzecią RP. Kapuś. Nikt nie przystawiał mu do skroni milicyjnego pistoletu, by do współpracy go nachłonić. Wystarczył paszport do Sowietów. Na wschód zawoził kosmetyki, przywoził zaś pierścionki złote i wzbogacony do fabryki. Zadowolony wracał potem. Hedonistyczny miała cel, fucha Judasza w PRL. Był inżynierem, więc wyjazdy w służbowych sprawach nie dziwiły, a on rozmawiać umiał z każdym i wszystkim się wydawał miły. Co dwa tygodnie składał raport o swoim bliskim otoczeniu. Oficer prowadzący za to pieniężnie go wysoko cenił. Hedonistyczny miała cel, fucha Judasza w PRL. Zgromadził wokół paczkę znaną, świeże techniczne pokolenie. O nic go nie podejrzewano, bo tak uczciwe miał spojrzenie. A on spojrzenie szczere w oczy lubił przed lustrem często ćwiczyć, by później z kolegami toczyć dyskusje w kwestiach zasadniczych. Hedonistyczny miała cel, fucha Judasza w PRL. Współtworzył Solidarność dzielnie, żeby jej wiceszefem zostać. W raportach opisywał celnie każdą opozycyjną postać i coraz częściej się spotykał z nadzorującym oficerem, bo służb specjalnych polityką było zaogniać atmosferę.
hedonistyczny miała cel, fucha Judasza w PRL. Lubił brać od resortu kasę i nigdy siebie sam nie winił. Pod nosem się uśmiechał czasem, że stać go na aż taki cynizm. Na giełdzie kupił poloneza, którego wkrótce wgniótł niechcący i wiedział, że mu wcale nie żal frajerów niewspółpracujących. Hedonistyczny miała cel, fucha Judasza w PRL. W stanie wojennym pracę zmieniał pierwszego roku kilka razy. Przez jego donos do więzienia powędrowało dwóch drukarzy i żonę razem z samochodem. Czując zmęczenie materiału, na dużo młodszy zmienił model, lecz wpadł w alkoholowy nauk. Hedonistyczny miała cel, fucha Judasza w PRL. Pieniądze odtąd szły jak woda, by wkrótce skończyć się niebawem. Wymagająca żona młoda zwiała z kochankiem pod Warszawę. Zawalał wszystko, a więc stał się zbędnym balastem dla bezpieki. Sunął ku dnie w pijackim transie, aż usnął w żygach swych na wieki. Hedonistyczny miała cel, fucha Judasza w PRL. Co rzec o takiej kreaturze, choć to niestety także człowiek. Nie zawisł na sumienia sznurze, nie kajał się w ostatnim słowie i tylko szczerze pies żałował swojego upadłego pana, którego teczka resortowa została zarchiwizowana. Hedonistyczny miała cel, fucha Judasza w PRL. W kwestii Judaszy jeszcze dodam, nie wszyscy źle skończyli. Szkoda. I wróćmy do czasów wojennych, bo to też fajne czasy. Tak, no bo pytanie, co by z takim zrobiło podziemie z kapuściem 40. czy 50. z takim, jak to w poprzedniej piosence? No można było rozstrzelać, no ale może nie wszystkich trzeba było rozstrzelać, można było spróbować dać nauczkę w inny sposób i teraz właśnie o takiej nauczce pośpiewamy. Przy czym kategorycznie chciałem oświadczyć, że przepis kulinarny, który podajemy w tej piosence, mogą państwo stosować wyłącznie na własną odpowiedzialność. Piosenka się tytuł Kolacja dla partyjniaka. Myślę, że obecny tu reżyser filmu Rój potwierdzi, że tego typu akcje miały miejsce. Nie które wiem, czy on wie, jakie akcje miały miejsce. Ale zaraz się dowie. Wchodzimy do wsi oddziałem całym ostrożnie i powoli. Półmrok pod niebem spochmurniałym bezpiecznie przejść pozwoli. Wtem spotykamy partyjniaka, co plakaty rozkleja, znanego w okolicy pętaka, kapusia i złodzieja. Kiedy komuna zbiera żniwo, to czerwonym Judaszom trzeba wymierzać sprawiedliwość, trzeba ich karać jako żywo. Niech się kanalie przestraszą, niech się kanalie przestraszą. Przed wojną siedział kilka razy, handlował i kradł kury, a teraz wielki pan na straży czerwonej dyktatury. Każemy paść mu na kolana, dostaje raz po twarzy. On z przerażeniem patrzy na nas, zasmarkany towarzysz. Kiedy komuna zbiera żniwo, to czerwonym Judaszom trzeba wymierzać sprawiedliwość, trzeba ich karać jako żywo. Niech się kanalie przestraszą, niech się kanalie przestraszą. Za bolszewicką agitację, choć nikt cię nie zabije, zerżesz czerwoną legitymację i gnojówką popijesz. On ze strachu leje w spodnie i oczami przewraca.
Pij! Ruski bimber śmierdzi podobnie, a nie będziesz miał kaca. Kiedy komuna zbierasz miwo, to czerwonym judaszom trzeba wymierzać sprawiedliwość. Trzeba ich karać jako żywo, niech się kanalnie przestraszą. Niech się kanalnie przestraszą. Spożył partyjniak to, co musiał pod lufą karabinu. Taka jest dieta dla kapusia, pamiętaj Moskwy synu. A jak cię przy partyjnej pracy na drugi raz spotkamy, gorzej się wszystko skończy, zobaczysz komuchu zasmarkany. Kiedy komuna zbierasz miwo, to czerwonym judaszom trzeba wymierzać sprawiedliwość. Trzeba ich karać jako żywo. Niech się kanalnie przestraszą. Niech się kanalnie przestraszą. Kiedy komuna zbiera żniwo, to czerwonym judaszom trzeba wymierzać sprawiedliwość. Trzeba ich karać jako żywo. Niech się kanalnie przestraszą. Niech się kanalnie przestraszą. Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. Po wielkiej wojnie z Niemcami wzrosły nadzieje daremne, ale zgiełk bitew nie zamilkł. Chylimy czoła przed wami, żołnierze Polski podziemnej. Chylimy czoła przed wami, żołnierze Polski podziemnej. Pół wieku płonął czerwono lagierny barak nad Wisłą, gdzie patriotów więziono. Dziękuję za krew, za honor, za wolność i niezawisłość. Dziękuję za krew, za honor, za wolność i niezawisłość. Weszła władza ludowa i łobuzeria ubeska. Terror się zaczął od nowa. To nie była wojna domowa, lecz okupacja sowiecka. To nie była wojna domowa, lecz okupacja sowiecka. Bo kiedyś życie tracono za lepszą ojczyzny przyszłość i w Boga dumnie wierzono. Dziękuję za krew, za honor, za wolność i niezawisłość. Dziękuję za krew, za honor, za wolność i niezawisłość. Dziękuję za krew, za honor, za wolność i niezawisłość. Podziemna armia powraca. Nie porzucili Boga i broni na styku dwóch okupacji. Wściekłe plakaty krzyczały o nich, zaplute karły reakcji. Zaakceptować nie potrafili rządu czerwonej zarazy i w polski kresów powrót wierzyli, czekając na rozkazy. I w polskich kresów powrót wierzyli, czekając na rozkazy.
naród, co pragnie wolnym być, musi o wolność się bić, robić powstania, zdrajców przeganiać, inaczej nie zdziała nic. Udowadniała władza ludowa działaniem w sposób stanowczy, że ludzi umie eksterminować nie gorzej niż hitlerowcy. Rotmistrz Pilecki przeżył Oświęcim, zginął od kuli u Beka. W ustroju tym żołnierze wyklęci nie mieli praw człowieka. W ustroju tym żołnierze wyklęci nie mieli praw człowieka. Naród, co pragnie wolnym być, musi o wolność się bić, robić powstania, zdrajców przeganiać, inaczej nie zdziała nic. W przyjaznych wilkom gęstwinach lasów wzajemnie się pocieszali, że trzecia wojna jest kwestią czasu i że ją przegra Stalin. Wierzyli, że się obrócić uda w proch pojałtański porządek. Wierzyli, że ich życie w trudach to dziejowy rozsądek. Wierzyli, że ich życie w trudach to dziejowy rozsądek. Naród, co pragnie wolnym być, musi o wolność się bić, robić powstania, zdrajców przeganiać, inaczej nie zdziała nic. Na wschód skazani z woli zachodu walczyli o niepodległość, tak ratowali honor narodu i wielu z nich poległo. Będziemy o nich pamiętać stale, to nasza domowa praca. Dziś do historii w należnej chwale podziemna armia powraca. Dziś do historii w należnej chwale podziemna armia powraca. Dziś do historii w należnej chwale podziemna armia powraca. Naród, co tak niewolnym być, musi o wolność się bić, robić powstania, zdrajców przeganiać, inaczej nie zdziała nic. Naród, co pragnie wolnym być, musi o wolność się bić, robić powstania, zdrajców przeganiać, inaczej nie znaczy nic.